Macie takie relacje, na przykład, że poznajecie dziewczynę i piszecie z nią codziennie i pisaliście 4 dni z tą dziewczyną codziennie i nagle przez 3 dni się nie odzywacie. Teraz tak trochę tak nakreśliłem, to może wam podpowiedź dałem, ale jak myślicie, dobre to jest czy nie? Dobre? Bardzo dobre, tego. A to zależy, jak no się może tym czujesz. Na dzień, ale tak na 2-3 dni. Zależy od sytuacji. Jeżeli tam z kontekstu jakoś to wynika, no to, że tam pracujesz, tak. No to może naturalnie jest wyjaśnione. Jeżeli jest się tam studenciakiem, czy tam czas się spędza przed blogiem, ma się generalnie dużo wolnego czasu, także takie zerwanie to jest trochę dziwne. No właśnie. Ja też tak myślę. Zdania są podzielone na sali, ale może też właśnie dlatego, że nie uściśliliśmy tego. W każdym razie ja zauważam, że tu jest często błąd popełniany, że ktoś myśli, że przecież to jest trochę tak jakby błędne zinterpretowanie nauk, które mówią, że jesteś facetem, samcem alfa, nie musisz się tłumaczyć, jeżeli znikniesz, to nic się nie stanie i tak dalej. Zresztą jak mnie trochę zabraknie, to się nic nie stanie, będzie bardziej mnie pragnęła i tak dalej, no nie? Jest coś takiego ogólnie, ale to trochę na nie zawsze, no właśnie, właśnie muszę powiedzieć, kiedy to działa, a kiedy nie, wchodząc w szczegóły. Jeżeli jest sytuacja, że dziewczyna jest przez was poznana i ta relacja idzie do przodu codziennie, jest obopólna ta relacja, czyli dziewczyna jest responsywna, co to znaczy? Że wy jej mówicie komplementy, tam nie ma tylko dziękuję, tylko ona wam mówi komplementy. Ona też potrafi pierwsza zagadać. Macie z nią relację pełną szacunku, pełną takich pozytywnych emocji. Wiecie, co mam na myśli, nie? To czasami tak relacja idzie, że wy czujecie, że dziewczyna też was ewidentnie podrywa, wam się ona też podoba, też sprawia. O, chodzi o to, że wy lubicie jej tym pisaniem i tą relacją sprawiać przyjemność i ona wam też sprawia tą przyjemność. I piszecie tak 4 dni i potem jak znikacie, szczególnie wtedy, kiedy komuś zależy na zbudowaniu takiej wyjątkowej relacji, mocnej relacji i dobrej relacji, no to nie jest to dobre. I tu jest jeden z takich błędów, który zauważam, że faceci sobie tak troszeczkę tym tak szastają, że tak nic się nie stanie, znikają. Czasami to nawet mi tak kursanci mówią, to ja mówię, Boże, dlaczego takie coś zrobiłeś, jak mogłeś tak zniknąć, się teraz dziwisz? Chłopaki piszą na przykład, urabiają dziewczynę, urabiają i nagle potem tydzień cisza, no nie? I mówi, Rafał, bo nie miałeś czasu na konsultację, wolałem nie spieprzyć się do niej, nie odzywałem tydzień. Mówię, kurwa, mówię, chłopie, już nie wstaniesz, już masz pozamiatane, bo ta dziewczyna w tym momencie już emocjonalnie, to co między wami było, zostało rozcięte nożycami już emocjonalnie. Ostygło to nawet nie wiem, czy to jest określenie takie, jakie ja widzę w swojej głowie, bo bym powiedział nawet nie, że ostygło, tylko została zraniona w pewien sposób. Ale nie to zraniona w takim, właśnie zraniona to trochę brzmi nad wyraz, ale o to tu chodzi. Ona, jak poznałem się dwie osoby, to siebie badają, wąchają, sprawdzają kto jak do kogo podchodzi. Na ile ja mam wartość dla tej dziewczyny, ile ja dla niej znaczę. Ona może mi swoimi zachowaniami pokazywać to. I ja staram się sobie poukładać w głowie, czy jestem dla niej ważny, czy nie. I jest takie wzajemne badanie się. I jeżeli tak dużo czasu ze sobą spędzamy i pokazujemy sobie wtedy wzajemnie, że dla siebie jesteśmy prawdopodobnie tak ważni, aż... I wtedy, kiedy bez przyczyny tak naprawdę 5 dni jest cisza, wtedy dziewczyna wchodzi w różne stany emocjonalne, nie wie, co się stało, ma 1000 myśli i mówi sobie, odegram się, też się do niego nie będę odzywała, albo on sprawił, że ja teraz cierpię, więc po pierwsze muszę zrobić krok do tyłu, bo widzę, że w relacji z nim takie rzeczy mogą się zdarzać, że ja będę cierpiała, więc za dużo siebie otworzyłam. Już się robią schody, bo to jest trochę coś takiego, że macie koło komunikacji, ale nie stajem z gracza dwójki, tylko coś zupełnie innego, które mówi, że to, co wnosicie do relacji, to dostajecie. Jeżeli zaczniecie walić w chuja w relacji, dziewczyna zacznie walić w chuja w relacji, trochę tak mówiąc na to, tak skrótowo. Jeżeli, to jest taki dobry przykład na to, że jeżeli rozmawiacie i do rozmowy wejdzie ale, czyli dziewczyna mówi tobie, że czegoś tam nie zrobiłeś, a ty mówisz, no wiem, że nie zrobiłem, ale i odbijasz to, to dziewczyna prawdopodobnie odpowie wam też, no to jest prawda, ale i wejdziecie w ale. Nie było ale wcześniej w dyskusji, teraz już jest ale i to już weszło do tego koła komunikacji. Jeżeli pierwszy obrazisz dziewczynę, ty to jednak jesteś głupiutka, a wcześniej tego nie było,
to niby delikatne, ale ją troszkę to zaboli, ona potem wam jakoś się odwdzięczy w przyszłości, albo jeszcze tego samego dnia wam pieprznie. Dlatego potem relacje, które trzy lata są ze sobą, a tam już lecą kurwy i chuje, nie wiadomo, gdzie to się zaczęło, bo po prostu tam już jest taki ogień krzyżowy, że trudno początek znaleźć, kto zaczął, no nie? Ale do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli piszecie codziennie i właśnie dopiero się badacie, w tym momencie w dziewczynie coś pęknie i nie będzie już w stanie wam tak zaufać, że kiedy następną taką dozę da wam tego swojego czasu, zaufania i tak dalej, to że znowu jesteście towarem, który może ją zawieść za tydzień, za dwa, albo w ogóle znikniecie, nie wiadomo. Więc już ona coś o was wie, ma jakąś informację i ta informacja nie jest za dobra. Znaczy, co się dzieje wtedy? Albo dziewczyna w ogóle przepada, albo zaczyna być gorsza relacja z nią i problem ze spotkaniem, albo problem z tym, żeby się oddała, bo ona już wam nie ufa i takie różne rzeczy, no nie? Więc jakby tego nie polecam. Nie polecam tego, kiedy ta relacja jest taka zażyła. Możecie zniknąć, ale w innych sytuacjach.